to jest tajne, tajne. Tak, tak, tak. Tylko trzeba będzie wyczytywać, ta komisja będzie wyczytywała poszczególne kandydata. Dobrze, bardzo proszę o uwagę. Wznawiam obrady. Chciałbym Państwa poinformować o procedurze głosowania. Radni otrzymują karty wyborcze ostemplowane pieczęcią Rady, na których znajduje się imię i nazwisko kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz trzy możliwości głosowania. To jest za, przeciw i wstrzymujący się. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sali. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu dokonuje wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Głos będzie ważny, jeżeli w jednej wybranej kratce będzie wpisany znak X. Jeśli głosujący postawi więcej znaków X, nie lub nie postawi go w żadnej kratce bądź X umieści poza kratką, oddany głos będzie nieważny. Karty do głosowania radni składają w opieczętowanie przez komisję urny. Zarządzam głosowanie tajnym. Bardzo proszę komisję skrutacyjną o rozdanie kart i przeprowadzenie głosowania. No nic, no ale procedura musi być, nie? Bogdan Białas. Nie, rozdajcie kartkę. Bardzo proszę, ogłaszam 3-5 minutową przerwę komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów.